zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo, najpierw będzie mnie słychać, a teraz będzie mnie widać. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Planszowe Bestie, dzisiaj w mojej postaci, czyli Łuczu, dzisiaj do Was przemawia. I dzisiaj mamy już czwarte nasze spotkanie z grą Tabletop, znaczy no, z programem Tabletop Simulator, z grą Turbo. Dzisiaj ze mną standardowo jest Lizako i Grom, chłopaki, przywitajcie się. Siemka, siemka Lizako, siemka Grom. Cześć. Siema. Słuchajcie, dalej kontynuujemy nasz wyścig. Tutaj mamy bardzo profesjonalną tabelę wyników, więc ja ją sobie pozwolę przybliżyć. No mamy na prowadzeniu Lizako 29 punktów, później jestem ja, mam 18 punktów, później mamy niebieską legendę, która ma tych punktów 8, jeśli dobrze widzę. Nie, chwila. 10, przepraszam. Później jest Gromik, który ma 8 punktów. No i później mamy żółtą legendę i zieloną legendę, które zajmują dwa ostatnie miejsca. Zaczynamy nowy rok zmagań. Jesteśmy już teraz w roku 1962 i znów wracamy do słonecznej Italii. Mamy tutaj mamy tutaj wyścig i tutaj wyjątkowo będziemy jechali 3 okrążenia, czyli nie tak jak ostatnio 2, tylko 3 okrążenia. I dodatkowa zdolność jakby tej planszy, tej kolejki, to jest uzyskanie dodatkowego turbo na nasz silnik. Czyli mamy dodatkowy hit, czyli zaczynamy z 6 hitem. Tutaj jeszcze przypominamy, mamy wartość początkową hita plus modyfikator z pogody, czyli powinniśmy mieć 5, ale właśnie ta jedna dodatkowa wpada. Witam serdecznie Mietkins, siema, fajnie, że wpadłeś. No i zaczynamy z 3 kartami obciążenia. To już sobie też dołożyliśmy do naszych deków. Dodatkowo nasze wydarzenie mówi nam o tym, że startujemy z 2 kartami sponsorów, które już sobie dobraliśmy na ręce. I że mamy press corner tutaj właśnie na tym zakręcie. Przypominam, że jeśli mamy zakręt 2 i tutaj mamy press corner, to w momencie, kiedy przejdziemy ten zakręt z prędkością 4 lub więcej, od razu dostajemy kartę sponsora na rękę. Mamy 3 modyfikatory. Modyfikator, który daje nam możliwość doładowania, w sensie dopalenia naszej jazdy dodatkową kartą, ale nie musimy za nią płacić hita, czyli turbo. Mamy tutaj zakręt zwiększony o 1, czyli 4. No i za slipstreaming tutaj będziemy jechali o 1 więcej, czyli nie 2 standardowe, tylko 3. Adaś, postaraj się, żeby nie było jak zwykle i Lizako nie wygrał. Mietkins, uwierz mi, że robię co mogę od 3 wyścigów. To będzie 4. podejście. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Mamy kciuki za Adama. Dodatkowo jeszcze pierwsze 3 wyścigi w 61 roku przed każdym wyścigiem dobieraliśmy kartę usprawnienia i tutaj w ramach tego właśnie naszego Grand Prix dużego po zakończeniu jednego sezonu, czyli tego 61, z tych 3 kart, które dobraliśmy, jedną sobie zostawiliśmy w deku i każdy z nas pod koniec poprzedniego filmu wybrał sobie jedną kartę usprawnienia, którą sobie zostawił i teraz znowu będziemy dobierali kolejne karty usprawnień. Przypominam, że jako pierwszy będzie wybierał gracz, który jest ostatni, czyli pierwszy wybiera Gromik, drugi wybieram ja, trzeci wybiera Lizako i Grom będzie miał jeszcze możliwość podmienienia swojej karty na to, co zostanie na stole. Jeśli ktoś czegoś nie wybierze, on będzie chciał to wymienić. Więc Gromik, na co ty masz ochotę? Na hamulce. Na hamulce, 1-5. No dobra. Teraz kija. Kurde, te body jest kuszące. Te trójki z obciążenia pozwalają mi się zrzucać, nie? Z obciążenia, dobrze pamiętam? Tak. Kurde. No, takie wysokie. Chociaż ten pedał gazu też jest fajny, zagranie dodatkowej karty. No i ten RPM też jest spoczko, nosz. Dużo fajnych rzeczów. Dobra, wezmę sobie body z szósteczką. Czyli tą kartę dobieram do siebie. Okej, okay, ja sobie wezmę pedał gazu. Okej. Okay. Grom, czy ty coś wymieniasz, czy zostawiasz tak, jak masz? To zostawiam. No dobra, czyli te 3 karty nam się odrzucają. No i teraz zaczynamy już standardowy wyścig. Słuchajcie, słoneczna Italia, 62 rok, piękne plaże, piękne tory, równy asfalt, nieco w Bytomiu. No i startujemy. Lizako będzie zaczynał. Przypominam, jedziemy 3 kółka, więc troszeczkę dłużej dzisiaj nam to zejdzie. Mam nadzieję, że wytrzymacie z nami do końca. Ale czemu dłużej, bo? Bo 3 kółka. A, 3 kółka, zawsze jechaliśmy 2.
kurde, to aż turbo stracę. Nie, to nie. Dobra, czyli 7 kart na rękę, czyli 5 kart dobieramy. Zaczynamy wszyscy na pierwszym biegu i teraz decydujemy, czy się podnosimy, czy nie. Ja oczywiście wchodzę na drugi. Oczywiście, przecież to jest takie oczywiste. No ja też wejdę na drugi, no nie będę na pierwszym siedział jak ten smutny człowiek. Dobra, i dwie karciochy muszę wybrać. Wybierzmy sobie tak i wybierzmy sobie... Aha, w sumie nie muszę tak. Mogę zagrać tak. I mogę zagrać... w taki sposób. Okej. Dobrze. Czy wszyscy mają swoje karty? Jeszcze Gromik, no spokojnie. Tak, ja jeszcze nie mam. Grom jeszcze wybiera taktykę na zwycięstwo. Jak tu nas ograć? Co tam u ciebie, Mitkins? Coś ciekawego grałeś? Opowiadaj też coś w tak zwanym międzyczasie, żeby było do czego się odnieść. Okej, okay, no to flip. Jak obciążeniowo. Czyli jest czwórka i jest trójka. Aha, nie, nie jest trójka, bo musi być znacznik. Okej, okay, to siedem. Okej. Okay. Coś jeszcze robisz? Nie, już więcej nie robię. Dobra, czyli Lizako pojechało 7. Jeśli o mnie chodzi, mam 8 z kart. Muszę zapłacić jedno turbo, więc jedno turbo odrzucam na silnik i mogę wywalić do 3 kart stresu. Mam 2 karty stresu obciążenia, więc sobie je wyrzucę. No i jadę tą 8, czyli zatrzymuję się jeden przed Lizako. I ja również nie będę nic więcej robił. Może jedynie... Tak, wyrzucę kartę z ręki na odrzucone. Dobra. I dobieram się z 5. I jeszcze Gromik. Teraz legenda. A nie, przepraszam, niebieska legenda, no tak. O, Paulina dołączyła na czat. Witam cię serdecznie, Paulina, siemka. Niebieska legenda idzie za 16, więc... Nie, tu nie ma! Grom się obawia o życie i zdrowie za Andromedę. I Gromik. Jadę 8 i parkuję tutaj. Mhm. I mogę się o 2 mychnąć, tak? Jup. Czyli jest już pierwszy slip streaming. Paulina pisze, bój się Grom. Zielona za 12. A poza tym, co wystawiłem, to nie teraz oglądam na YouTube Hogwarts Legacy gameplay i na razie wygląda bardzo ciekawie. Właśnie ja też widziałem dzisiaj parę materiałów z Hogwarts Legacy i chyba też jestem chory. To jest niemożliwe, ile jest fajnych rzeczy, jak to wszystko jest drogie. Ale to prawda, no fajnie, fajnie wyglądają te gameplaye. No, ja też sobie muszę kupić. Ale szczęśliwie z roboty mam 50% zniżki, także nie boli tak bardzo. No to trzeba będzie... To... Chyba jednak wygrasz dzisiaj ten wyścig, wiesz? Dobra. To jest planszówka, czy... Legacy? Nie, to jest taki RPG na kompa, czy tam playa. Tak, o Harrym Potterze. A taki MMO, czy taki single? Nie, taki single player. Ale z otwartym Hogwartem, otwarty świat tam jest. Okej. Okay. Dobra, no to lecimy drugą rundę. I tu jest zakręt piątak. Ja z... No nie, zostanę na dwójce, nie będę się wygłupiał. Też to jest zakręt piątak, dobra. To zrobimy to w taki sposób. I w taki sposób. Albo nie. Nie, tak to zrobimy, no. Dobra. Tak i tak, okej. Okej. Jeszcze Gromik. Myślę intensywnie. Właśnie też jeszcze czekam na info, bo ja akurat mam konsolę PS4. Myślę, że na kompie powinno mi pójść Hogwarts Legacy, ale to jest do sprawdzenia. Ale właśnie słyszałem opinię, że no, na czwórkę to może być ciężko, żeby to poszło. Że już teraz ale na czwórkę to dopiero będzie w kwietniu. Aha, okej. Okay. No to, bo teraz to... w lutym jest premiera na Next Gen i kompa, a okay. Na stare konsole dopiero kwiecień. No ty patrz, to ciekawe. To
ciekawe. No, mogliby już odejść od tych starych konsol, po prostu spowalnia proces technologiczny i tyle. Z jednej strony dobra, tak, ale... Ja się wbijam na trójkę. Wofak, czyli grom idzie po swoje. Paulina pisze, a to dlatego tak ciśniesz o piątkę? No, zacząłem werbalizować swoje myśli o nowej konsoli. Tym bardziej, że one długo były niedostępne albo trudno dostępne, a teraz już nie ma takiej tragedii chyba. Dobra, no to flip. U mnie jest piąteczka, u Lizako piąteczka, u Groma jest 7, ale jest wsparcie. Dobra, to legenda jedzie za 7. I Grom. Jadą 7. I mogę się do góry 2 jeszcze, nie? O 3 nawet. O 3 nawet możesz. Czemu? Albo 3, no to idealnie. Nice. I że miałem, przejechałem za 7, mam plus 1 z karty, czyli zakręt na 6, czyli płacę je do turbo. Tak. Żółta legenda. Żółta jedzie za 5. Okej, teraz jedzie niebieska? Nie, teraz ty. Aha, dobra, bo ja jestem bliżej, okej. Czyli ja jadę za piąta, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i robię side steaming, raz, dwa, trzy. Okej, niebieska też jedzie za 5. I ja też jadę za 5. I do tego też robię strip streaming. Albo nie. Dodaję sobie, z racji tego, że jestem ostatni, dodaję sobie jeden speeda. I teraz robię strip streaming. Czyli dopłacasz turbo. I płacę jedno turbo, dokładnie. Czy ja chcę coś zrzucić? Nie, muszę przeżyć z tymi kartami. Tak, dobra, będzie tak. Ile mam do tego zakrętu? 3. No to akurat. Dobra. Czy do tego limitu plus 2 liczą się też, w sensie jak masz te skrzydła swoje, masz 3, to muszę przejechać za 5, czy dalej za 4? Jeżeli karta ci modyfikuje zakręt, to on, też musisz to uwzględnić. Czyli jak na przykład masz plus 1, to muszę plus 5 wtedy przejechać, żeby kartę tak, odbyć. Tak. Dobra, zostaję na drugim biegu. Ja jeszcze muszę się zastanowić. No ja też zostanę na drugim. Ja o dziwo też zejdę na drugi. Szokujące zagranie. Żodyn się tego nie spodziewał. Żodyn. Ja cię proszę, Lizako, mam 4 Pro i różnica w grafice jest praktycznie nieistotna. Jedynie że kupiłem za kupnem 5 przemawia szybkość ładowania. A trasa wygląda trochę jak Pac-Man. No, w sumie tak. Trochę tak. No nie no, te konsole mają 10 lat, tą technologia to już jest... No tak, no sporo poszło do przodu, to prawda. One może wyglądają podobnie, ale tamten draw distance jest taki, że nie widzisz, co jest na drugiej stronie ulicy. Znaczy ja ci powiem, nie wiem, na czwórce przeszedłem Cybera, też mam 4 Pro, przyszedłem Cybera i mało miałem takich sytuacji, żeby były jakieś takie bugi. W sensie parę razy mnie tam wywaliło z gry, zrobiło mi tam takiego bluescreena PS-owego, ale poza tym jakoś nie czułem, wiesz, że jestem jakiś gorszy czy coś. Całkiem nieźle. Dobra, ja przejechałem za 5, miałem plus 1 do wyścigu, czyli w sumie to jest 3, czyli przejechałem 2 więcej niż potrzeba i ciągnę kartę sponsora, tak? I ona idzie na rękę czy na deck? Na rękę. Na rękę. Sponsorza w ten rękę. Dobrze, czyli tu już się widzimy. A, to ci znika, nie? Całkowicie. Oho, odrzucony sponsor. Dobra, to legenda zielona jedzie za 2.
Okej, okay, czyli teraz ja. I ja jadę za Piątala, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jadę za Piątala, czyli muszę dopłacić trzy turbo. Raz, dwa, trzy. Okej. I dostaję sponsora na rękę. Ja jadę za czwórkę. Do tego używam slip streamingu. I płacę dwa turbo i biorę sponsora. Czyli teraz dobierajka do 7, czyli 3. Dobrze. I jeszcze legendy, nie? Dojeżdżają. Tak, tak. Żółta legenda jedzie za 4. Nie, jedzie za 15. Czyli jest na dwójeczce. A niebieska legenda jest za 14, czyli jest na jedyneczce. Bo były przed linią legendy. Nice. Dobra. Kajmy są. Tumy są. 5 od zakrętu. Ja wchodzę na trójkę. Gromik. Ja zostaję na dwójce. Zostaję na dwójce. No to flip. Okej, okay. I Gromik zaczyna. Jadę za 6 i mam, zwiększam sobie jeszcze jeden zakręt, czyli mogę przyjechać na 5, czyli zapłacę jedno turbo. Tak jest. I tyle z twojej strony. Ten plusik to musiałbym dopłacić jeszcze więcej turbo, nie? To nie, to nie. Tak, tak. Tak, bo to wtedy bierze się też prędkość pod uwagę przy rozliczaniu zakrętu. Dobra, to teraz ja jadę z hamulców za 4, czyli w sumie za 5. I to odrzucam. Płacę jedno turbo. To odrzucam i jedną kartę z ręki też wyrzucam. Tak jest. I tyle, tak? Tak. Dobra, to u mnie jest szósteczka. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Będzie slip streaming, czyli raz, dwa. I teraz tak, przejechałem z szóstką. Tu jest czwórka i mój sponsor zwiększa o jeden, to jest piątka, czyli muszę zapłacić jedno turbo. To mi wypada. To mi wraca. I zrzucam dwie karty z ręki. Okej, okay, dobra, to już pojadę legendami. Zielona jedzie za 3. Niebieska jedzie za 5. A żółta jedzie za 4. Nice. Dobra, wchodzę na trzeci bieg. Ja wchodzę na czwarty. Ja wchodzę na... No na trzeci, no. Czyli zagrywam takie. Zagrywam takie. I zagrywam takie. No to flip. Dobra. Ja jadę nie wiem za ile. To się zaraz łoka, że... No, za całkiem sporo. Jadę za 17, tak? Dobrze widzę? 11, 17. 14, tak jest. Czyli jesteś na 17.
I odrzucam jedno turbo za tą szóstkę, nie? Tak. I możesz sobie jeszcze pojechać za free z tego, nie? W sensie... Nie, bo to jest, to się liczy tutaj. Aha, dobra, okej, okay, bo tu jest to, ten. To no to sorka, być. Dobra. To nie możesz. To żartowałem. No, o ty kurde, żartownisiu ty, no. Dobra, czyli czerwona jedzie za 14. Muszę odrzucić jedno turbo za to. Czyli jadę o 14, czyli jestem na 21? Nie, na 11. Tak? Nie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tak jest na 21. O, i tyle z mojej strony. I wywalę sobie dwie karty z ręki. Okej, okay, to dwa. Ja jadę za 12 i 4, 16. Czyli jestem na 21. Mhm. I slipstreaming. I teraz sobie robię, że zagrywam pedał gazu. Jadę Aha. jeszcze 4. Mhm. Płacę za to jedno turbo. I teraz robię sobie slipstreaming. Mhm. Cyk, cyk. Nice. Dobra, i legendy niebieska jedzie za 6. Mhm. Zielona jedzie za 6. A żółta jedzie za 7. Mhm, nice. Dobrze, czyli się dobieramy. Ja wejdę na czwórkę. Też wejdę na czwarty bieg. No to flip. I Liza Kopędzi. To ja jadę za... O, malutko. Za 10. Mhm. Czyli jest na piątce. No to ja sobie robię tak, że... Kurde mol. Mhm. Płacę jedno turbo. Mhm. Dobieram sobie jeszcze w ciemno. Czwóreczkę. Dobrze. Czy te hamulce mi znikają Tak, na discard. Co za ham. I to też na discard. I to też na discard. I to już wjeżdża. Czyli 13. Trzynaście, tak? Czyli na czwórce. Hem. Jakbym jeszcze wylosował dwójeczkę. Za turbo, nie? Tylko czekaj, bo wtedy jak będziesz chciał slipstreaming zrobić i zrobisz o 2, to będziesz musiał całą tą wartość wziąć pod uwagę przy zakręcie. Ale to jak wlosuję dwójkę, to nie, to będę wlosu przed nim. No tak, to no prawda. Tak. Mhm. No to ryzyk fizyk, no turbo wchodzi. Dobrze, nikt nie ma turbo. Są szanse mieć mistrza. Ajajajajaj. Okej. No to semła, czyli u mnie jest tak, mogę się schłodzić, więc się schłodzę i od razu wywalam to schłodzenie na discard z coolingu, czyli to jest 12, 15, 17 łącznie, czyli też jestem na czwórce.
Dobrze mówię, nie? Tak, dobrze mówię. Tak. No i ja sobie... Ja bym teraz chcę bez turba zejść na Public Image. Przecież się rozbijem na tym zakręcie. A, może mamy niskie karty. A, zależy, kto się rozbije, to się rozbije. Okej. Będzie, ten zakręt będzie na pewno ciekawy. To będzie taki zakręt tu mistrzów. Jest, wiesz, tu jest planowanie jak Dominant Species na kilka rund w przód. Okej. No i tyle. I ja sobie z ręki nic nie odrzucam i się dobieram 5 kart. Czekaj, bo legendy jeszcze muszą pojechać. No ja? Naturlis, jawol. Niebieska za 12 tylko, czyli jest na 23. Bardzo powoli. Zielona za to za 18, czyli jest na 18. A żółta za 17, czyli jest na 19. Nice. Czuję skrzydła. Dobra, wchodzę na trzeci bieg. Ja też zejdę na trzeci. Ja też, tak. Mógłbym zostać tym czwartym, ale... Mógłby zostać. No, patrzcie, nie? Wariat. Wariot. Dobra. Co prawda, to może być bardzo ciężki zakręt, no ale zobaczymy. Może nie będzie. Może los będzie łaskawy. Okej, okay. To flip. Lecisz, Lizako. Jadę za 5. Na pewniaka. Okej. Okay. Teraz u mnie mniej na pewniaka, u mnie pełne gacie. Sprawdźmy to. Niedobrze. Kurw. Jedną kartę sobie odrzucam. Dobra, no to ja dupa, ja się wyrżnąłem. Czyli tak, wracam tutaj, biorę dwa stresy na rękę. Raz, dwa, spadam na jedynkę. Aha, i muszę zrzucić te turbo, które miałem i tak na ręce. Nie, na ręce nie musisz. Pretty sure? Tylko z silnika, wszystkie turbo z silnika. Aha, z silnika, dobra. No to na ręce mi zostaje, to chociaż tyle, dobra. No i tyle z mojej strony. Czyli już poszarżowałem. A ja do 5, kurde, niestety. A i te dwie na rękę. Raz i dwa. Okej. Dobra, i legendy sobie jadą. Pierwsza zielona za 11. Czyli jest na 7. Za nią pędzi żółta za 18. Czyli jest na 11. I na końcu niebieska za 15, czyli jest na 8. Okej. O, ja cię pierdzielę. Ja schodzę na dwójkę. O, ja też schodzę na dwójkę. Ja pierdził się. Powiedz mi tylko... Czyli jeszcze raz. Dobra, mów pierwszy, no. Powiedz mi, Lizako, jeśli mam kartę, która kosztuje mnie turbo, a jestem na możesz pierwszym biegu, to mogę się najpierw schłodzić, a potem ją opłacić, tak? Tak, tak. Wszystkie symbole rozpatrujesz w piątym. Okej, okay, czyli one są równoległe i te z planszetki i z karty. Dobra, git. Tak właśnie myślałem. Dobra. No to ja zostaję na pierwszym biegu, chłopaki. Kyrie Leyson, dobra, ryzyk fizyk, nie? Ale dzisiaj będzie wypadkowo na tej trasie. Mam nadzieję, że nie dojadę do zakrętu. A graliśmy na tej trasie i jeszcze na tym zakręcie było minus jeden, nie? Na Twitch. Fuck. Bo dziewczyna tak długo tu stała, że prawie ją dublowaliśmy. O Jezus. No to pozdrawiamy serdecznie. To musiała być pamiętna jazda. Dobra, flip. Ale podobało jej się, zaraz po zgrywce sprawdzało, ile ta gra kosztuje. Czyli kolejny zarażony, dobrze. Good. Okay. To jak dżuma. Jak... Za 7? Dobra, sprawdzamy, ile jadę. Jest, to nie działa. O jest. Kurde. Jest. Kurde.
4. Pięknie. Tak, chciałem. Raz, Czyli dwa, ułożone trzy, karty generalnie. cztery. Wszystko wycyklowane. Dobra, i chłodzę się za Aha, jeden. okej. Tyle. Gromik? Jadę za 7 i mam nadzieję, że raz dobrze zrozumiałem, bo jak nie, to się wkurzę. Bo jadę tutaj, staję sobie tutaj. I teraz rozumiem, że z tej karty mogę się najpierw schłodzić, a potem zapłacić tak, turbo. Tak. Oczywiście na... jeszcze możesz się tak, schłodzić. Tak, czyli schłodzę się najpierw z karty, schłodzę się z biegów i zapłacę turbo z karty i dostaję mi turbo. No. Tak jest. Nice. No dobra, u mnie jest szósteczka, czyli mogę wywalić trzy karty stresu. Czy mam do trzech, to wywalam. Raz, dwa i trzy. I teraz, ponieważ jestem na pierwszym biegu, to się mogę... Na, najpierw ten. Aha, najpierw chcę pojeść, tak? No to sobie jadę za sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No nie, nic więcej nie robię, nie będę wariował. Czyli teraz mogę się schłodzić z biegu. Trzy karty, mam dwie karty i jedną kartę zapłacę za to. I tyle z mojej strony. No i jedną kartę za zakręt. I jedną kartę za zakręt, dokładnie. I wywalam... Dobra. Czekaj sekundę. Tak, jak tu jedną kartę za zakręt? Bo no pojechałem bo z szóstką. Przyjął. Aha, turbo. No zobaczcie, dobra. Tak. Dobra, to ja już ruszam legendami. Żółta jedzie za 5. Zielona jedzie za 7. A niebieska jeszcze jest w przededniu legendy, więc jedzie za 18. Czyli zostaje na trójeczce. Mrechen, siemka. A co dobrego będziesz jadła? Smacznego. Dobra, wchodzę na pierwszy bieg. Ja zostaję na pierwszym? Myślę, że tak. Tak, zostaję na pierwszym. Gromik? Myślę. Ja schodzę na pierwszy. A, myślałem, że będziesz tam na czwarty wchodził. Dobra, no to flip. Czyli Grom zaczyna. Kurde, gdybym wiedział, chociaż i tak nie ma takiej karty. Nie dam ci w streamingu, wypadł. Ale pamiętaj, że możesz sobie teraz darmowego boosta zrobić, nie? Ale wtedy dopłacić do zakrętu, nie? Tak. Darmowy boost, czyli mogę cztery karty. Trzy karty zapłacić, a mam dwie. Nie, nie chcę. Dzięki. Wujek, dobra rada. Okej, okay, Lizako. Ja jadę za 4. Okej. Chłodzę się. Tak jest. I płacę 2 za zakręt. I dostajesz sponsora. Tak jest. I wszystko, tak? Wszystko. Dobra, u mnie jest czwóreczka, czyli jestem raz, dwa, trzy, cztery i zrobię slip streaming, czyli raz, dwa. I teraz tak, ponieważ jestem na pierwszym biegu, to się mogę schodzić do trzech kart, ale schodzę się z dwóch kart. Ponieważ przejechałem z czwórką, to płacę dwie karty za zakręt i dobieram sponsora na rączkę. I chcę, czy nie chcę, sekunda... Tak, zrzucę się z jednej karty z ręki. Nice. Dobra, to legendy. Pizza z piekarnika dogrzewana. Ulubione danie. Przepyszka. Żółta za 12, więc zostaje ręce. Zielona za 6. A niebieska za 5. Nice. Czyli jadę, chłopki. Ja wbijam na dwójeczkę. Długi bieg, ja też. Panowie, co wy tak szarżujecie?
No dobra, no to ja też, jak trzeba. Gdzie nie trzeba. Nie no, chyba trzeba. Tak patrzę na rękę i trzeba. Dobra. Czyli drugi bieg. Czyli ja jestem tutaj. Szadę. No trzeba tak zrobić. No. Dobra. Trudno. Mogło być lepiej, mogło być gorzej, nie ma co narzekać. Git. No to flip. To jest taka jazda z wami. Wykorzystujecie kolegów na torze. No tak. Musimy się trzymać na ogonku, no. Dokładnie. Płacę jedno turbo. Jakiś tak. Okej, no to u mnie jest czwóreczka. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. No i slipstreaming o dwa. Czyli raz, dwa. Powinna być jakaś zasada, że przez zakręty nie można tak. I tyle z mojej strony. Mogę się schłodzić, ale nie ma czego. Tutaj gorąco. Mi się prawie auto przypala, a ten zadarł. Ja wywalę trzy karty z ręki jeszcze. A, ja jedną kartę muszę wywalić właśnie. W sumie to dwie muszę wywalić z ręki. Ja jadę za 6. A 2, 3, 4, 5, 6. I się przebują. To jest. Mam dwie karty, więc tak wypłacę. Poskamowano mnie. I się chłodzę za jeden, bo mam na dwójce jestem, no to. Nice. Dobra, żółta jedzie za 3. Zielona jedzie za 5. Mogisz jakieś karty odrzucić, tak? 15. Tak, możesz odrzucić, no z ręki. Tylko nie obciążenia, nie? No tak, 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 tak. Dobra, wchodzę na trzeci bieg. Ja też wchodzę na trzeci. Nie pozostanę ci dłużny. Ale to będzie tura, ale to będzie tura. Ja też ale chodzę, pojadę, ja ale też. Pojadę. Zobaczycie panowie, że po prostu teraz to ruszę z kopyta. Już mnie na własnej piersi wyhodowane. Dobra, no to flip. Stresujące. Grubo. Ja zaczynam, tak? Mhm. Dobra. Czyli u mnie jest 13. Czyli jestem na 20 chi. Tak jest. Mam dwa chłodzonka, więc sobie dwa turbo schłodzę. Raz i dwa. No i obie te karty mi spadają. Raz i dwa i nic więcej nie robię. No to ja też jadę 13, nie wiem jak się stało, ale też jadę 8 plus 5 jest 13, tak? Więc ląduję koło ciebie i dwa przed tobą w zasadzie. Się przemykasz, tak? Się przemykam. No dobrze. Dyszka. Ja za dyszka, czyli na 27. Mietkin pisze, hehe, Lizako, cholero, przecież ty to robisz nagminnie, ale jak ktoś też to robi, to już wykorzystują, hehe. Nieprawda. Orzesz ty. Orzesz ty. O, grube, grube tutaj oskarżenia na czacie. Au. W 62 jeszcze mi się nie zdarzyło. Okej. Okay. Żółty. Aha, to legendy nam się wykończyły. I teraz idziemy drugie koło, dobrze mówię, nie? Czyli jeszcze jedno koło nam zostało. Tak, tak, tak. Żółty jedzie za 4. Zielony jedzie za 6.
Niebieski jedzie za 2. Okej. A, ja sobie nie odrzuciłem kart. Mogę odrzucić. No, jasne. Ja wchodzę na czwarty też. Będzie tak. Będzie tak. Będzie tak. Bo nie wchodzę na czwarty, no. Bez sensu. Będzie tak. Wszedłem na czwarty, ale to tak jakbym wszedł na pierwszy praktycznie. Jest źle. Flip? Jest źle. Wiedział. Ta flip. Ta, patrz na to. Patrz na to. No kurde. Co się w ogóle wydarzyło. Romik. Taka tragedia. To po prostu. No kurde, tragedia. No to zobaczmy, ile pojedziesz. Czwóreczka i druga czwórka. Nie, to niestety. Dwójeczka. No jest źle, no jest źle, jest źle. 4, 7, 9, 10, tak? No tak. Chyba... Tak, no. 11, tak? Tak jest, na 11, no. Prawie przed metą. Nie, prawie. Czy coś jeszcze to dogrywasz? Ja, czekaj, jak nie mam... Nie, bo wszystkie fajne karty poszły, nie dogrywam. Dobra. To u mnie jest tak. U mnie jest 14, czyli zostaje na 9. Dobrze mówię? Mhm. Okej. Teraz tak, mogę się schłodzić, więc się schłodzę i mogę zapłacić, znaczy mogę, muszę zapłacić jedno turbo, więc zapłacę jedno turbo. I tyle z mojej strony. Dobra, jedę za 3, 5, 7. Czyli na 20. Ale zagrywam pedał gazu z ręki. Chłodzę się za 1. Jeden muszę zapłacić. I jedę jeszcze dodatkowe 4. Okej, okay, nice. Dobra, to teraz zielona legenda jedzie za 14. Czyli jest na 23. Żółta tam się wlecze jeszcze za 6. A niebieska za 19. Nie może tak szybko jechać, więc zostaje tutaj. Ja sobie zrobię takie przybliżenie, żeby mieć pamiątkę, że jestem pierwszy. I kurde, gdybyśmy grali te dwa kółka, no patrz. Patrz pan jakie chamskie. Wtedy bym jeszcze turbo grał. No w sumie też prawda. Dobra. No to lecimy. Ja jestem na czwórce. A schodzę na 3. No ja też muszę zejść na 3. Ja zostaję na 3. A zostanę na... Nie, dobra, zejdę na 3. Nie będę szarżował. Dobra. To co, flip? Okej. Okay. To tym razem u mnie się odpala rosyjska ruletka. Nice. Jedynki. A, jest czwóreczka. To nie. Jest trójeczka. I to nie. Jest dwójeczka. 4, 3, 2. Tak równo. To jest. Wycyrklował na 9. Dziewiątka, no. Proszę bardzo. Tak się to robi, panowie, na dzikim zachodzie. I ja jeszcze dodatkowo odrzucę dwie karty z ręki. Pięknie wyszło. Teraz gram? Mogę slipstreaming o jeden zrobić? Nie, nie może. Jak już decydujesz, to całość, no. No nie, to nie mam 5 turbansów. Nie, to tak nie będzie. No i tak, a no, jedno się chłodzę, znaczy jedno płacę, jedno chłodzę, tak? No. Okej, jedę za 7, 9.
I jeszcze sobie zagrywam z ręki pedałka. Jadę o 4. Łodzę się i płacę od razu. Nice'u. Nice'u, nice'u. Zagrałeś za co ten? Za darmo? Bo ostatni byłeś? A, za pedałgazu, dobra. Tak, tak. Ten symbol to jest zagranie dodatkowej karty po prostu? Tak. Coś tu nie paści. Ten tak. Symbol pozwala ci zagrać kartę jakby z ręki od razu na stół, nie? W tej fazie rozpatrywania kart. Nie musisz mieć biegu do tego, nie? To jest całkiem spoko. Czyli teraz zielona teraz? Tak, zielona. Za 15. Mhm, czyli 8. Żółta jedzie za 11. Mhm. I niebieska. A, niebieska. No i tak szybko, za 7. No i tak zapieprza. Dobra. Dobra, wchodzę na drugi bieg. Robię? Ja też na drugi. Ja też na drugi. Okej. Okay. Flip. Dobra. To u mnie jest siódemeczka. Czyli raz. Say what? Trzy. Masz tyle turbo? Pięć. Mhm. Udało mi się odzyskać. Czyli płacę 2 turbo. Jestem na drugim biegu, więc jedno turbo mogę się schłodzić. I wyrzucę, nie wyrzucę. Nie, zostawię. Dobra, i tyle z mojej strony. Nic więcej nie robię. A do 5. A do 5. Ile mam turbo? Nie mam turbo. W sensie schłodzę jedno mocno na biegu. Mhm. A, i tyle, no nie zużywam się przy tym. Ja również jadę o 5. Mhm. I również tylko się chłodzę. I tyle. Taki. Czyli legendasy. Legendasy, no. Zieblony. Zielony za 11 jedzie, więc jest na 0. Mhm. Żółty jedzie za 18. Czyli na czwórce? Na czwórce. A niebieski jedzie za 15. Czyli na 19. Mhm. Nice. Okidoki. Ale gówno. Kajmy są, tu my są. Dobra, ja zostanę na drugim biegu. Ja też. Ja... Nie, ja zejdę na pierwszy. No to flip. Okej, okay, czyli u mnie jadę za chi. Raz, dwa, trzy. A muszę dopłacić turbo jedno za zakręt. Ale jestem na pierwszym biegu, więc mogę się do 3 skłodzić, czyli 2 sobie zrzucę. I dodatkowo... Nic więcej nie zrobię. Czyli dobieram 3 karty. Ja do 5. Teraz mogę się schłodzić, bo jestem na biegu. To działa w tej kolejności, tak? Znaczy używam slipstreaming. No okej.
i raz, dwa. Tak, czyli przejechałeś z piątką. Przejechałem za 5, mogę się schłodzić najpierw, więc mam 3 turbo w sumie, tak, które muszę zapłacić. Tak. I biorę kartę sponsora razem. Tak jest. Mhm. Dobra, ja sobie jadę za 5. 5 i chłodzę się. Mhm. I legenda. Zielona legenda jedzie za 6. Mhm. I robi sleep streaming, a nie żartowałem. Też za 6. Mhm. A niebieska za 16. Czyli na trójce. Kurde, jak ładnie nadrobiła, no. Proszę bardzo. Dobra. Czyli decydujemy dalej, co się będzie działo. No ja zostaję na tym pierwszym biegu. Tak? Ja właśnie jeszcze muszę, czy karty wrzucić jedną, czy nie. Wrzucić kartę, czy nie. Wrzucić kartę, czy nie. Wyrzucić kartę, czy nie. Nie, nie wyrzucam. Zobaczymy, czy mi to coś pomoże, ten pierwszy bieg. Dobra, ja zostaję na drugim. Mhm. Go, 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 ale, ale, ale. Go, 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 ale, ale, ale. Kurde, mol, no. Gra mi też na całki wchodzi. No już dokładnie. No już trudno, muszę tak mi wykombinować, nie wiem jak. No to jak zrobisz to... Mhm. A zrobię. Aha, wiem, jaką masz kartę. Dobra. Wiem, jaką masz kartę. Ile masz turbo? 2. Dobra, to ci nie dam ci tej satysfakcji. Dlaczego, Gromik? Albo tak. Dobra, muszę to wyliczyć dobrze. Okej, okay. Czyli muszę zagrać to i to nie ma żadnego znaczenia. Potem ja zostaję na dwójce. Dobra. Dobra, no to flip. Czyli zaczynasz, Gromik. Ja na 4. I coś tam z ręki sobie możesz porozrzucać, nie? Mogę, no będę myślał w sobie. Dobra. No to u mnie jest szósteczka, czyli dokładnie, ja zjeżdżam tak, na tak myślałem, zero. Tak myślałem. Na szósteczkę. I teraz tak, muszę zapłacić jedno turbo i mogę wywalić do 3 stresów z ręki, więc wywalam 3 stresy z ręki. Raz, dwa, chi. Dobra. To ja sobie jadę za 5. I wywalę jeszcze 2 karty z ręki. I mogę się schłodzić. Nawet 3 karty z ręki. Muszę zapłacić jedno turbo za tą kartę. Muszę wywalić 2 karty. Ryzyk, ryzyk. Ile mam tu turbo? Jedno muszę zapłacić. Dobra. To tyle. Płacę jedno turbo za zakręt. Tyle. Mhm. Okej, czyli zielona jedzie zakręt plus znak, czyli o 3. Potem jedzie żółta, jest przed linią, czyli 11, czyli nie pojedzie, czyli zostaje na jedynce.
I niebieska jedzie za 16. Ale nie. Aha. Nie, no, niebieska jedzie za. Aha, zakręt. Zakręt plus 7. Znak, nie? Tak jest. Dobra, nice. Dogoniły nas szelmy, no? Nieźle, szczególnie ten niebieski się tam odbił. Jakiś ambitny młody kierowca. Dobra, i co? Ambitny ja... młody kierowca. Co ja chcę zrobić? No wejdę na drugi bieg. Ja zostaję na drugim biegu. Oj, ciężkie życie. No, nie mo lekko. Nie mo lekko. Co, flip? Flip. Okej, okay. To u mnie jest czysta piątka, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli dopłacam jedno turbo za to. Jestem na drugim biegu, więc się mogę schłodzić o jeden. I nie wywalam kart. Tyle. To jest za dużo, masz tych turbo na ręce. Bo to dużo, coś co nie pasuje. Coś tam się dzieje. No? Coś tam tego. Cztery. Zaraz tu stream sniping. Dwa, trzy, cztery. Ej, no ja jestem w tej niewygodnej pozycji, że jak sobie zobaczycie, wiesz, odtworzenie, to widzicie tak, wszystko, co nie. Ja robię. No, ja nie odpalam Twitcha z tego. Dobra, no. Jadę za pięć. Ej, właśnie, może to jest tajemnica sukcesu Lizako, że on na streamie wszystko widzi. Płacę jeden hit. Jak zmienia temat, no. Płać, płaci. Znaczy, ten. A z czego się aha, bo schodziłeś się z dwójki, dobra. Tak, i dodatkowo odrzucam sobie dwie karty. Co za gówno. Gromik? To. Ja już zrobiłem. A, przepraszam cię. Zielony. Tym razem nie jestem ostatni, kurna. Wybacz, fopa. Fauks, pauks. Przyzwyczajenie. Przyzwyczajenie, kurwa. Czy to nie znaczy, że nie będę, bo karty są kiepskie, powiem, ale... Żółty jedzie za 3, a niebieski jedzie za 3. Nie, niebieski jedzie za 13. Wow. Ale to w sumie to samo jakby jechało. No dobra, czyli tak, ja wchodzę na trójkę. Ja też. Jeszcze gonisz. Nie wiem. Też wchodzę na trójkę. Czy to będzie ten historyczny dzień? Czy to się uda? Raczej. Czy uda nie nam mam się... kart. Czy uda nam się zdecydować? A co, nawet nie chodzi o to, wiesz, Gromik, czy ten, czy ja wygram z tobą, tylko bardziej, czy któryś z nas wygra z Lizako. No to za wyciąga jakieś dociąganie kart, nie wiadomo co. I... Nawet turbo nie mamy, więc jestem w czarnej D. Okej, okay, to flip. To by musiał Bogusław Wołoszański zadać to pytanie. Ale to jest, wiesz, głos taki, który po prostu, jak masz coś napisane, to czytasz od razu jego głosem, nie? Podobnie jak właśnie zaraza. Dobra, ja starter Iren, czyli ja mam łącznie 13, czyli jestem na 20. Jestem na 20 i wydam turbo, żeby się jeszcze dopalić. A za 2. Oh. No, jeszcze musisz zapłacić za kartę. Tak, ale mogę się schłodzić z ręki, czyli płacę za kartę. I wywalam jedną kartę z gry. Znaczy, no, z ręki. I się dobieram. 6, czyli jeszcze jedna. A ja jadę na 13, więc jestem to na 22 gdzieś tam tego. Okej, go. Ja jadę za 8, 11. Czyli 26, ja? 9, 10, 11.
I odrzucam sobie trzy karty z łapy. Okej. No i to jest koniec. Pojeździłem. Pojeżdżony. Czyli legendasy. Legenda. Jaka jest pierwsza? Zielona. Zielona. Zielona idzie za 6. Żółta? Żółta idzie za 7. A niebieska jedzie za 4. No, tam coś w tej niebieskiej silnik, coś tam harczy chyba. A, Alfa Tauri. Dobra, no, wskakuję na 4. Ja również. O, też. Czyli to będzie 1, 2, 3 i 4. Sprawdźmy, co się wydarzy. Dobra, czyli u mnie jest tak, tu jest 7 plus, to nie, to nie, tu jest 2, a tu, kurwa, 1. Dobra, czyli 6, 9, 10, dycha, czyli jestem na 8. I nie mam turbo, nic nie mogę dopalić, tyle z mojej strony. Wspaniale. Niech się dzieje wola nieba. Kurde, no, nie dojadę do mety nawet w tej rundzie. Ja też, nie. Co się dziwisz? 7, 10, 11, tak? Czyli na 11 jest to, tak? 11 mam? Tak, tak. 7, 11. A nie masz, aha, nie masz turbo, fuck. Nie mam turbo, dawno nie miałem turbo. Dziwi, że tyle miałeś tego turbo na ręce, zużywałeś i miałeś, jakim cudem? No akurat w tej grze mi się udawało je dociągać. Wcześniej nie było tak kolorowo. No właśnie, w ogóle nie miałem ani na ręce, ani na tym, co to jest grane. 4, 7, 9, 10. Czyli na 16. Dobra, palę turbo. Oho, o, zakopali proszę, gumę. Proszę, czwóreczka. Jezus, już się zeszedł. Trzyma w niepewności, ach, 3. Kurwa, trójeczka, no nie. No. Co to, co to jest? Oskamowano mnie, karty mi podbieracie. No pięknie, pięknie. Czyli co? Niebie... Zielona. Zielona legenda. Też się teraz rozpędzą będzie, nie? Grane, kurwa. 18. Ostatni dojadę. Żółta. 19, czyli na 17. Okej. Okay. I niebieska. I niebieska, jeszcze się kulo. Za 6. Nice. A, to się zaraz rozpędzi. Dobrze. No to słuchajcie, panowie. Dziękuję bardzo. Chociaż raz Italia była szczęśliwa. A wy ciśnijcie. A jak nie mam kart, żeby zagrać, to co, muszę bieg zmienić? Tak, bo nie będziesz mógł jechać. Tak. Ja wchodzę na trzeci bieg. Ja też. Gówno. Ty se nie wtasowałem. Dobra, pieprzyć. Za długi wyścig, kierowca zmęczony już. A to widać, ja jestem jak te krasnale, czyli zabójczy na długich dystansach. Czy on chyba na krótki były? No szóstkę jakąś, co to jest? To jedynka, więc wiesz. Dla równowagi. Dla równowagi. No i losuje coś tam, nie? No. Jedyneczka. Czwórka. I start. 11. 11. Czyli idealnie na zakręt. Mam turbo na ręce, czyli jedno chodzę, jedno płacę. Tak, tak? Na końcu mam 4 turbo na ręce. Ja kurwa, na końcu. Kurwa. Ja mam 9, no i teraz legendy. 15. O, oh, fuck. I zielona legenda 10. Okej. Okay. No i niebieska legenda 14. Mietkins, brawo Adaś, brawo Gromik.
No, udało nam się pokonać final bossa. Znaczy, to... Brawa, to jest czysty fart. Nie, no Grom, jak fart. Tak świetnie zagraliśmy. Zresztą cała trójka bardzo dobrze zagrała. W końcu się doczekałem przemietki. Ej, no nie czekałeś aż tak długo, no. Co to tylko były? Tylko półtora miesiąca. Trzy wyścigi na TTS-ie, jeden na żywo? Nie, no to nie jest jakoś bardzo długo. Czekałeś krócej niż na Wiedźmina. Okej, okay, no to teraz przechodzimy do tabeli wyników. Tutaj nasz profesjonalny skryba update'uje wyniki. Czyli tutaj mamy 6, 12, 18 i 9, to jest 27. Gromik 14. Ja sobie to od razu na karteczce będę na żywo dopisywał też. Żółta legenda 8, dyszka. A Lizako dysz 29 i 3, 32. No proszę, i się robi kompetytywnie, no. Kogo teraz opisać? Zieloną? Zielona za 2? Tak. Czyli zielona 2, 4, 6, 8. Czy mówisz kompetytywnie, że mam szansę z legendami, tak? Gromik, ty masz szansę jeszcze na wszystko. 14. Dobra. Czyli na ten moment Lizako pierwszy, ja drugi, Grom trzeci, czwarta niebieska legenda, piąta żółta legenda i szósta zielona legenda. Taka jest klasyfikacja generalna, słuchajcie. Tak się to prezentuje po wyścigu. Bardzo mi się też ostatnio ten kadr podobał. Czyli tutaj zaparkowane nasze wyścigóweczki na podium. Chwila dla fotoreporterów, żeby mogli sobie zrobić foty. Się uciekli mi. Proszę bardzo. Cyk, 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 cyk. Dobra. Sprawdźmy sobie jeszcze, zanim skończymy, gdzie pojedziemy dalej, czyli gdzie za tydzień. Czyli za tydzień będziemy mieli rekord à tendance, czyli Great Britain. This race is one lap longer than usual and the size of the hunt increases to 8. Wow! 62 to nie będzie mój rok. 62 to jest chyba rok długodystansowców. No dobrze, słuchajcie. To jeśli będziecie ciekawi, jak to dalej u nas będzie wyglądało w Grand Prix o tytuł Bestii Prędkości, to zapraszamy Was już za tydzień. Jeszcze z ogłoszeń, jutro zapraszamy Was na naszego regularnego streama o 19:00. Będziemy grali z Tosem w Hero Realms, ale w kampanii Ruiny Tandaru. Czyli będziemy sobie przychodzili, zobaczymy, ile scenariuszy uda się przejść. No ale generalnie będziemy grali ten wariant, w którym po prostu współpracujemy, żeby sklepać bossa i żeby właśnie tam sobie troszkę historyjki rozpatrzeć. Będzie trochę czasu na rozmowę, bo tam będziemy sobie też czytali wątki fabularne, więc myślę, że jutro będzie taki stream bardzo po lekku, bardzo na spokojnie. I tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o ogłoszenia na najbliższe dni. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję Ci bardzo, Gromik. Dzięki. I dzięki Ci serdecznie, Lizako, za fantastyczną postawę dzisiaj. Dzięki za gierkę. Fajnie, że dałeś nam wygrać. To bardzo miło z Twojej strony. Do usług. Dobrze. Także później. Tak, jak się dogadaliśmy, Lizako. Wszystko będzie się zgadzało. Dobrze. I ja Was tutaj oczywiście również żegnam na naszym kanale. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska. Cześć. Dziękujemy za streama. Planszowe bestie. Zapraszamy ponownie.